No witamy wszystkich na spotkaniu, jeżeli to zostanie opublikowane, no to mega. Rafał Murawski from USA z nami i Tomek Wilczewski z Simopexis, tak powiem. Rafał, witam, zaczęliśmy BIM. O książce, taką mi książeczkę sprezentowałeś. I jeszcze tak, BIM. I każda z nich, widzę, ma swoją historię, więc opowiadaj. Na luzie tak, jak jest. Więc Tad BIM, założyciel Tovo Academy. Znalazłem gościa jakieś 4 lata temu na Twitterze. Przypadkowo się natrafiłem na gościa. No i jedną rzecz, którą mnie zafascynowała, było to, że on wierzy w trening z przeciwnikiem. Tak. Mhm. Opiera wszystko na metodologii tej hiszpańskiej czy Barcelony. Jest związany z rodziną Cruyffa, bo myślę, że on jest ten, jego żona jest córką Cruyffa. Mhm. Jeśli dobrze pamiętam, to jego żona jest córką Cruyffa. No i on wszystko opiera właśnie na tej filozofii Cruyffa, cały czas się odnosi do tego, no i na stylu barcelońskim, czyli wszystkie te ronda, positional plays, dlaczego dzieci w grupach bardzo młodych, 5, 6, 7, 8-letnich, już powinny doskonalić właśnie grę z przeciwnikiem, ale to nie jest na tej zasadzie, że ustawi wiesz, 6 dzieci, jednego w środku w wieku 5 lat i oni będą po prostu wymieniać sobie piłkę, nie? Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, żeby uczyć piłki nożnej w kontekście. Ale musi znaleźć dalej swoje to coachingowanie, nie? Musi znaleźć sposób na to, jak nauczyć dzieci 5-letnie, 6-letnie podawania piłki. I tu jest ta formuła, co mi kiedyś opowiadałeś, what, why, where i tak dalej, when? Nie, on bardziej wychodzi z tego, Simon Sinek, why, what and how. Czyli pierwsze zaczynamy od tego why, dlaczego chcemy trenować. Mhm. Zaczynamy od tego, jak rano wstajesz, masz sobie powiedzieć, dlaczego ja chcę iść na trening, nie? Masz wiedzieć, dlaczego chcesz iść na trening. No i a nie większość z nas zaczyna od tego, jakie ćwiczenie się będę robił. Tak. Albo szukam ćwiczenia na internecie, i potem przychodzę, no mam fajne te ćwiczenia, konspekty wyrysowane, przychodzę do swojej grupy tam dziecięcej czy jakiejś młodzieżowej, no i mówimy, kurde, nie działa, nie? No to zawodnicy są dobani, no bo na internecie, jak widziałem, to działało, nie? I ma też ten układ kompetencji społecznych, no nie? Tak jest. Odnosi się do tego, że właśnie czucie zespołu, czucie partnera, czucie zawodnika, właśnie przede wszystkim podejście do zawodnika i on twierdzi, że właśnie przez granie, przez rozumienie tego naszego przysłowiowego dziadka polskiego, budujemy te kompetencje, tak? I uczymy praktycznie całego grania. Nie? I to jest to, co Kuba Sagę mówi o tej koherencji umysłu i serca, czyli ma być dokładnie. Jedna myśl, jeden cel, jeden kierunek, jeden plan, zgodność. Oczywiście w kreatywnym myśleniu na odczuciu serca, jednym oddechu, jednym rytmie i tak dalej. I wtedy ćwiczenie w ogóle jest ćwiczeniem wartościowym, a nie pustym, tak jak mówisz. No, czy dzisiaj taki, czy taki berek. No. Dokładnie. Druga rzecz jest, wiesz, nie mieszasz. On twierdzi, że wiesz, zestaw 1000 ćwiczeń nie istnieje. Nie, mhm. nie powinien istnieć. Nie. Raz, że zawodnik miesza się mu w głowie, dwa, że to komplikuje całe środowisko szkolenia. Nie? Oni mają 14 kompetencji. To jest na Cruyffa ta dalej metodzie. Jak sobie ktoś pisze 14 kompetencji tego Cruyffa, no to wyskakuje wszystko. Ale musi być, z tego co rozumiem, to musi być ćwiczenie matka, bazowa i wokół niego tak naprawdę dochodzą różne rzeczy, tak? Dokładnie. Czyli podam Ci przykład, to nie jest też tak, że na każdym treningu, każdy trening jest tylko rando, nie? No tak. I positional play. Wiesz, to nie o to chodzi. Ale podam Ci przykład, w jaki sposób
Można to znaleźć też na internecie, on ma podcastów, ma bardzo dużo, wpisać sobie Tadbi. Chcę w słowo z jedną rzeczą, no, bo mi się przypomniała myśl profesora, że tak naprawdę ćwiczenie, które realizuje dzieciak, powinno być w pewnym sensie stałe, czyli jakby do pewnego momentu prowadzone, bo dzieciak uczy się najpierw zasad ćwiczenia, później rozwiązań ćwiczenia, później siebie w ćwiczeniu i później czucia w ćwiczeniu. I tak naprawdę te cztery kroki, jeżeli cały czas byśmy się uczyli ćwiczenie, następne ćwiczenie, to maksymalnie dzieciak dojdzie do rozumienia schematu, ruchu i tak dalej. Nie dojdzie do tego, żeby sam siebie czuć w ćwiczeniu i rozwijać, a dalej tak naprawdę, żeby ćwiczenie zostało też rozwinięte, ale już przez dziecko. Dokładnie. To taka pamiętam myśl kiedyś, profesor. Jak będziemy mówić, a ja spróbuję znaleźć, mam tutaj na tym telefonie te 14 tych, którzy oni po prostu ten. Rafał, wyjdzie, że my tacy porządni i poukładani, tak wszystko wiesz. Z czym? A kiedy pogadamy na luzie? No my coś okazam na luzie. Cały tydzień. A drugi tydzień. No a ta książka, powiem ci, no jest bardzo lekka w czytaniu. Ja ją przeczytałem w ciągu 3 godzin, 2,5 godziny w sumie. No i chciałem ją czytać drugi raz, ale nie chodzi o to, żeby przeczytać książkę, tak? Wydaje mi się, że ją trzeba przestudiować. Wiesz, tak samo jak profesor Huciński, tak samo jak ty masz te podcasty, czy tam jak mówicie, trzeba się wgłębić w każde jedno słowo, które mówicie i odnieść się do sytuacji, trzeba przeżyć tą sytuację, o której mówicie. Inaczej to nie ma znaczenia, puste słowa. Mhm. Przynajmniej tak ja to odczuwam. No nie? I w każdym momencie, kiedy to robię, no kurde, piszę książkę. Na każdym temacie jest napisana książka i czym więcej słyszę, tym mniej wiem. I tu znowu wrzucę takie jedno dopowiedzenie, że rolą trenera w swoim rozwoju jest konfrontowanie się ze swoim zespołem. A tu akurat wymienimy zespół na zdania, książki czy materiały i tak naprawdę zdanie, które można powiedzieć, czy słowo wypowiedziane raz, ono za 2 lata może być skonfrontowane z nową rzeczywistością, nowymi przeżyciami trenera i nabiera zupełnie większego zrozumienia, wartości i tak dalej. Czyli generalnie no, konfrontujemy się, zresztą dlatego my te nasze dyskusje tak lubimy, bo czasami nawet jest ostro, ale nieustannie konfrontacja. Dokładnie, no tak jest. Słuchaj, ja wierzę, że wiesz, te wszystkie science, naukowe badania lubią pytania, nie? Tak. Czym więcej jest pytań, tym jest większa możliwość rozwoju wiesz, naszej wiedzy. Wiesz, nie ignoruję cię, szukam wiesz na telefonie tego, chcę to przesłać na Messengera, żebym ci podzielił się tym na tym Zoomie, bo już znalazłem, tylko teraz muszę to przetransportować na tego. Na a Messengera. Jeszcze dalej idąc właśnie, co powiedziałeś za science, że lubią badania, a tak naprawdę ta ciekawość poznawcza, ta chęć odkrywania zbuduje taki koniec sprawy, jakiego byśmy się w ogóle nie spodziewali nawet na poziomie wymyślenia tego pytania, bo dopiero wniosek czy dyskusja wokół tego nasuwa kolejną jakby kaskadę Dokładnie. Odpowiedzi, pomysłów i rozwiązań. No i wychodzi temat rzeka, nie? Wychodzi no. temat rzeka. No i tutaj druga rzecz, którą właśnie on jest bardzo dużym zwolennikiem, czyli cała metodologia się opiera na tym, jest, jeśli zaczniemy myśleć tylko o space, nie? O przestrzeniach, o miejscu na boisku, rozwijamy wszystkie inne techniczne rzeczy, nie? Czyli wiesz, skanowanie, ustawianie części ciała, w jaki sposób mamy widzieć piłkę, ten target, nie? I tego, i naszego przeciwnika. No kurde, pojęcie dziadka jest rozwalone na części. A wielu z naszych trenerów, czy nawet ja tak dorastałem też, nie? Zabrania nam grania w dziadka, no bo nabawimy się kontuzji. Nie potrafimy tego użyć. Używamy tego jako tego rozgrzewki, nie? Mhm. Granie 4-1, 4-2. Za chwilę my sobie sami sobie jakieś ten elementy rywalizacji wypracujemy między zawodnikami, no i zaczyna nam ślizg, jedziemy, nie? Bo gramy o, nie wiem, parę piwek, czy tam o jakiś ten Pepsi, no nie wiem, wiesz, rzucam już teraz, nie? Ale wiem, że moi trenerzy zawsze byli przeciwni graniu w dziadka,
na takim, na ostrym. Zawsze mówili, jak chcecie sobie pograć dziadka, to przyjedźcie 40 minut przed treningiem, a nie w trakcie treningu. Nie widzieli to za bardzo rozluźnioną metodę tego, formę jakiegoś tam treningu. A tutaj gość jest całkiem właśnie w drugą stronę. No i wszystkie widzę te hiszpańskie organizacje, no mówię, że rynek amerykański to jest tylu trenerów, co tutaj jest i sprzedają, wiesz, swoje pomysły, no to jest mistrzostwo świata, nie? Naprawdę, naprawdę trzeba mieć duży portfel i to nie mało kosztuje, bo kosztuje około $1000, wiesz, za taki kurs. Teraz on organizuje wyjazd do Barcelony, na przykład można jechać do Barcelony na może opcję tygodniowo, chyba 2 tygodnie i miesiąc czasu. No to jest to sam wyjazd na taki ten jest 1500 euro bez żadnych, sam tylko tam bycie 1500 euro. Musi sobie opłacić, chyba ci pomagają tylko zakwaterowani się. Kurde, nie mogę teraz znaleźć na telefonie, ja dopiero widziałem. Fajnie, że weszliśmy w ogóle w inny obszar niż się umówiliśmy, że przegadam, bo materiałów mi wysłałeś całą masę. No do tamtego jeszcze dojdziemy. No domyślam się. A druga książka jest troszeczkę cięższa. No dłuższy, wiesz, dłuższy temat do studiowania. Doug Lemon, dokładnie. The Coach's Guide to the Teaching. No gość jest nauczycielem. Gość jest nauczycielem, wiesz, no nie powiem szkolnym, no jest nauczycielem, nie? Uczy w szkole. I fascynacją jego jest to, w jaki sposób dzieci się mają uczyć, tak? W jaki sposób mają być zajęcia zorganizowane, żeby właśnie wytworzona została ta emocja, żeby wytworzone zostało to zainteresowanie i każdy, żeby ten coś z tego wyniósł. No i przerzucił to na piłkę nożną. I gość mówi, nie? Na pierwszym zdaniu, chyba tam jest pierwsze czy trzecie zdanie. Masz więcej pojęcia ode mnie o piłce nożnej, ale o trenowaniu nie ma żadnego. Dobra. No i wiesz, jest kontrowersja zaraz na samym początku. No i gość dalej. Co mają wspólnego? Trening zawsze z przeciwnikiem. W kontekście. No dalej to jest, wiesz, generalizowanie, wiesz, trening zawsze z przeciwnikiem. Nie ma być to trening zawsze na pełnym, na 100% agresji, nie? Może być na pół agresji, ale chodzi o to, żeby wytwarzać obrazy, tak? Wytwarzać zachowania, bo tak jak się uczymy, zawodnik się uczy od zawodnika, czyli zawodnik się uczy od przeciwnika. Tak. I moje doświadczenie, gdzie tutaj jestem w tym, wiesz, w swoim klubie i w klubach poprzednich, co tutaj byłem, jakość dzieci, no też nie oceniają dzieci, no bo to nie jest ich wina, ale powiedzmy w taki sposób, jak ja dorastałem, gdzie była ta kultura piłkarska, gdzie jest klub, do którego chodzisz, jest budynek fizycznie, do którego chodzisz, jest jakaś historia, czwarta czy trzecia ligowa, wiesz, dusza tam bije w tym klubie, widzisz tych seniorów, widzisz te grupy młodzieżowe, jest całkiem inaczej, jak przychodzisz do miejsca, gdzie jest wynajęte, albo co tydzień masz trening w innym miejscu, spędzasz tam tylko godzinę czasu, mama cię, wiesz, zostawia na parkingu, wiesz, 2 minuty przed treningiem, patrzysz 6 godzina, szybko godzinny trening, nawet nie masz czasu ten po treningu z nikim porozmawiać, jest 7, mama odbiera cię 2 po 7, bo gdzieś tam trzeba, wiesz, jechać, są inne rzeczy, inny świat, goście żyją tylko przez tę godzinę czasu tego treningu. No i teraz i masz takie 2 godziny, a w niedzielę przychodzi mecz w sobotę i każdy oczekuje, żeby ta drużyna jakoś wyglądała. Nie chcemy wygrywać, znaczy nie chcemy, każdy chce wygrywać mecze, ale powiedzmy, że ten wynik jest nie jest najważniejszy, no ale jest najważniejszy. Nie? Na końcu każdy patrzy, no nie, no gość dostaje w czapkę 7-0 każdy jeden. No co on tam robi na tym treningu? No i wyszedłem z tego założenia, że mój trening musi być tak produktywny, każda minuta musi być wykorzystana w każdym
tym kornerze, nie? Czyli psychologicznym, taktycznym, technicznym i fizycznym. Mhm. Więc zacząłem szukać rozwiązań. Nie? No i doszedłem do wniosku, że jeśli ja będę robił ćwiczenia na tylko na pachołkach, a będę miał minus 7 na polu, to goście mi zamarzną. Zwłaszcza jak nie mają pojęcia, dlaczego robimy to, a nie tak. Nie? Jak przyniesiemy ten profesjonalny trening, nie tych seniorów do 13-14 lat, co goście całe życie w McDonaldzie wychowani. Nie? Więc no to są wszystko jest ten. Myślę, że ten doświadczenia cię. Tą filozofię, tą książkę, co wysłałeś. Ja to czytałem po angielsku wcześniej, tego Reina Martensa. No kurde, no mistrzostwo świata, wiesz. Poukładał, nie? Tematy. No poukładał. Ale wiesz, co jest piękne w tych książkach? Czytanie po angielsku jest jeden oddźwięk, czytanie po polsku jest drugi oddźwięk. Właśnie przetłumaczenie książki, no to jest mistrzostwo świata, wiesz, wartość słów. Tak. Włącza dodatkowe myślenie. Będziemy mieli chwilę tego. Moją żonę i małego zmienianie pieluchy. Hey, Nico, they recording the video, so... Znowu żona na drugim miejscu, tylko na pierwszym miejscu. Tak. I have a shower, so I can go to my doctor. Go ahead. You really wanted this fridge. That's fine. Będzie się bawił teraz lodówko tu z tyłu, to może nie będzie. Dobra, na luzie. Słuchaj. O Imopexie coś też chciałeś. Bo tak, w tym temacie książek stanęliśmy, a robotę trzeba robić. Słuchaj, Imopexis. Więc mam takie pytanie. Mamy dużo wiadomości z Imopexisu, mamy dużo wiadomości z budowania elementów piłkarskich, tak, budowanie świadomości i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi nowy trener, ma te wszystkie wiadomości. Od czego ma zacząć budowanie jednostki treningowej? I znowu, pytanie trzeba określić, gdzie zawieszamy, czy w dzieciakach, czy w starych. No właśnie. Ja, to jest właśnie, to są takie myśli, wiesz, z którymi ja się biję dosyć często, nie? Gdzie, wiesz, próbuję wszystko. O, wysłałem do Tomka. Kurde, mać, no. Popatrz, jaki jestem dzięcio. Czekaj. Miałem wysłać do siebie, wysłałem do ciebie. Do ustalenia, jak długo będziemy z nimi pracować, bo znaczy generalnie jest droga na uniwersalna na wszystko i wymaga też znowu takiego samostanowienia trenera i odrzucenia jakichś takich od razu opinii i tak dalej. Ale o tym za chwilę. Tylko jeszcze widzę, że ty coś chcesz pociągnąć. To znaczy, no chcę ci pokazać właśnie te 14 tych. Jak to się nazywa? Kompetencji, zasad, wiesz. Pewności no, pewnych, no. Tak, według czego ten TADBIM i wiesz, gotowo jest ten. Działają sobie. To sobie to rozdzielę na dwa ekrany i już sobie pokazuję, już się dzielę z tobą sierskim. Widzisz? Tak, widać. Czyli masz ten, kontrola własnego siebie. Co widzę, co się wiesz. Perceive, conceive, decide, deceive, execute, assets. Co pierwsza jest, wszystko zaczyna się od naszej wizji. Tak? Tak? Mhm. Czyli żeby naszą wizję kreować, muszę mieć stworzoną sytuację na boisku, która cały czas się powtarza, ale nigdy nie będzie doskonała, tak? No bo obraz się na boisku cały czas zmienia. No ja to rozumiem trochę też jako to, co widzę, to, co postrzegam i stąd gdzieś ten pomysł, żeby zrobić metodykę pracy głowy i kontrolę myśli. Bo kontrola myśli już będzie związana z tym, co decydować. Czyli to masz conceive, wyobrażenie. No. Nie można tu na inne słowo rzucić, jakaś wizualizacja, imaginations, nie wiesz.
począć coś, nie? W jakiś sposób można nawet. I jak się tego nie zrobi, to zawodnik przez całe życie realizuje oczekiwania trenera, a nie swoje. Uczy się tylko danego ćwiczenia, a nawet nie wie dlaczego to się. Może mieć tam jakąś świadomość, ale nie wie jak to zastosować, nie? Nie tworzy, tylko odtwarza, nie? Tak. No drugą masz decide, nie? No to jest proste, decydować. Czyli jak już mam wizję, mam jakąś myśl, przechodzę do decyzji, no to jest bardzo, bardzo istotna rzecz, ale tu mógłbym zaczepić o intuicję. Albo percepcję, czyli bo to różne modele będą, intuicyjnie będą jedni działali i to też da się rozwiązać. Percepcję daje do tego perceive, nie? Tak, no. I execute to będzie, że egzekwować od samego siebie znowu. Nie trener egzekwuje z oceną, opinią, tylko dzieciak musi sam na koniec powiedzieć, spieprzyłem albo zrobiłem dobrze. Tak. I dalej masz to deceive, nie? No, to nie, można powiedzieć, że oszukanie czegoś, nie? Jakiś trik, nie? Jakiś, wiesz, zwód czy coś. Na tej zasadzie on to mówi, ale dalej chodzi o to, że decydujesz sam. Wiesz? Ale to nie jest tak, że rzucasz gościa, wiesz, na wodę i on szuka rozwiązań, tylko masz naprowadzające pytania, nie? Chcemy grać do przodu, jesteś prawym obrońcą, w jaki sposób powinieneś ustawić swoje ciało, nie? Albo w jaki sposób powinieneś przyjąć piłkę, nie? Wiesz? Dobra, na tylnej nodze, na przedniej nodze, wiesz? Co? Zarządzanie przestrzenią? Manage space, no to create and close the space, czyli create, no to jest proste słowo, nie? Robienie tego miejsca, czyli tu on mówi o, odnosi się do ataku, masz potem atak 1, 2, 3, czyli przy kreowaniu miejsca musimy iść szeroko, nie? A przy zamykaniu miejsca musimy być wąsko, masz dwie zasady w graniu. A tak jak najszerzej, obrona jak najwężej. I teraz myślimy o tym, co robimy w tym szerokim ataku. Gdzie są poszczególni zawodnicy, w jaki sposób się ten atak odbywa, nie? Jakie linie tworzymy, bo możemy wjeździć szeroko, będę miał obrońcę ostatniego i napastnika jestem szeroko, nie? Czy tam jestem dużo, jest dużo tego miejsca. Nie o to chodzi. Potem masz ten, no, zamykanie, wiesz, kreowanie tego miejsca, ale co jest pierwsze? Pierwszy, on mówi tak, pierwsze jest myśl, potem jest skanowanie tej przestrzeni, organizacja przestrzeni, szukanie przestrzeni i potem jest egzekucja. Ale to jest tylko trzy słowa i teraz jak zaczniesz rozbijać te słowa na bardziej... Tą teorię tą teorię już słyszałem i nie wiem, czy nie w książce Pawła Grycmana, nie wiem, czy tam nie było tego kierunku. I to też, może, no bo to jest hiszpańskiego, wiesz, z hiszpańskiego stylu, nie? I to mi się wydaje, że też jest fajnie do rozwinięcia, bo cała rzecz, żeby teraz, i to jakby kieruję do ciebie, żeby zastanowić się nad źródłem, bo jednak w pewnym sensie teraz odtwarzamy to, a uważam, że w pewnym sensie moglibyśmy tę filozofię no jeszcze odkryć inaczej. Zresztą ona i tak się zmieni w przeciągu 10 lat i ci młodzi piłkarze będą grali w inną piłkę i to samo dotyczy się innych sportowców, więc no ciekawe. No to wróćmy do tego, no to co ci wysłałem na temat rzutu z autu, tak? Ale nie chodzi o samą egzekucję rzutu z autu, tylko rzut z autu tylko jako przykład, a ogólnimy to, że to jest, każda sytuacja zaczyna się od tego samego. Czyli zawodnik ma piłkę na rzucie z autu. Kieruje się czym? To jego decyzyjność to jest intuicja. Tak? Możemy szkolić to, może mieć bardzo dużą wiedzę, ale nadal intuicyjnie zacznie podejmować swoje decyzje. Co będzie lepiej w danej sytuacji ze względu na ruch, na sytuację na boisku. Zgadzamy się z tym, czy nie? No będą wybory lepsze i gorsze, nie? Właśnie
Zależy znowu, jak oprzeć to, tego jak naturę tego wyrzucającego, bo będą tacy, co będą robić to intuicyjnie bez względu na wybór i przez to będą się uczyć, a będą ci, co będą musieli zebrać informacje jeszcze bardziej percepcyjnie, czyli wiedzieć, gdzie co przewidzieć, przemyśleć, przeanalizować i wykonać to jakby pod kogoś. I właśnie czyli, to są czyli będziesz miał tak, czy będziesz tak miał intuicję, presję, doświadczenie wiedzy i wszystko będzie się równać decyzji, nie? I wsparcie innym jeszcze, czwarty krok i równa się decyzja, no. Czyli wszystko to wytworzy emocje. Nie ma tu żadnej techniki. Nie mówimy tu żadnej technice. Sytuacja stworzyła emocje, czyli te emocje będą nam budowały nauczanie. Tak. I dopiero będą jakieś taktyczne zagrania i na końcu będzie technika, czyli na końcu tego łańcuszka będzie technika, ale wracamy potem do początku z tą techniką i pytamy, jakie elementy techniczne użyliśmy, żeby właśnie rozwiązać daną sytuację. No i zamiast... Przerwę. I zamiast zacząć od techniki uczenia, robimy tą świadomość zawodnika, jaką technikę on potrzebuje i wtedy jest łatwiej włożyć techniczne elementy do treningu. Nie? Tu się z tobą zgadzam, że jest temat, że to emocja wpływa na zapamiętywanie, jako no, uwydatnia, uskutecznia zapamiętywanie i znowu pewne rzeczy są takie, żeby te emocje kontrolować i przerzucać je i po to znowu ta technika pełni funkcję nie tam tylko, żeby były łokcie szeroko przy wyrzucie saltu, czy tam dobre odchylenie tułowia, tylko żeby też przerzucać no w odpowiednim, no, przeciwko presji, tak to prosto ujmę, no, żeby ograniczać presję. Tak, no dokładnie. A teraz jeśli tych informacji będzie za dużo na boisku, czyli za dużo zawodników defensywnych, ta presja zwiększa się, tak? A mniejsze doświadczenie zawodnika na linii autowej. Wyczerpamy emocje bardziej negatywne niż pozytywne. No. Nie? Czyli układanie teraz treningu pod zawodników, pod ich wiedzę i pod ich wyszkolenie. Jak zrobię wyrzut autu do gościa 1 na 1, no to ten zawodnik z piłką się czuje bardzo bezpiecznie. Mhm. Ale jak zrobię wyrzut z autu, gdzie jest grupa 6 na 5, czyli defensywni mają przewagę, wiesz, do ofensywnych i goście się ruszają, a on nie podejmuje decyzji, bo wszystko jest bardzo blisko i potrzebujesz nie wiem, centymetrów, żeby ta piłka weszła, zaczyna się ten, napinka, nie? Stresowa sytuacja. Gość podjął decyzję, a z boku jest strzał. Co robisz? No. A tu znowu fajna rzecz, że tak naprawdę najważniejszym elementem wyrzutu piłki z autu jest wbiegnięcie w boisko po wyrzucie z autu. Czyli jakby od razu, bez względu na to, zrobić tą równowagę albo dać wsparcie, albo w ogóle no, spojrzeć, jak obrońcy są ustawione, ich obiec i tak dalej. To też fajne przerzucenie uwagi, bo rzecz w tym wszystkim od tego zarządzania sobą to jest nabranie tych umiejętności i przerzucenie uwagi. Tych wewnętrznych i zewnętrznych, bliskich i dalekich. I tu też znowu to jest ściśle związane z tym, co rozmawiamy, że osobowości różne tych dzieciaków są i jednym będzie to łatwo wychodziło, a innym ciężko. No. I teraz cała rzecz, żeby ich to rozwijać i pracować nad tym. Ale tak, zgadzam się ze wszystkim, co mówisz. Dlatego ci wysłałem ten trening rzutu z autu. Tak w przybliżeniu... Wrzuć go tu. Powiem ci, co? Wrzuć go tu. Czekaj, muszę go... Czekaj chwilę. Ci ten, już... Czekaj, zatrzymam to. Muszę sobie go otworzyć na tym. Zaraz gdzieś tutaj. Wiesz, też doszliśmy do wniosku,
że my możemy rozrysować im tysiące schematów zawodnikom, w jaki sposób mam wyrzucić piłkę z autu, no to to mówię na poziomie tego uniwersyteckim, college, nie? Trening możesz sobie zrobić, wiesz, na każdym poziomie, ty, zarządzanie liczbą zawodników, miejscem i tak dalej, środowiskiem swoim, no to już tylko od ciebie zależy, jak to zrobisz. A pomysł, pomysł może być ten sam. I każdy sobie może to wykorzystać w jakiś sposób chce. Ja mogę tu go wrzucić. Dobra, tylko teraz ten. Muszę to przekręcić. Kurde. Można przekręcić na tym, czy nie? Może być, że nie może. Kurde, właśnie, to jest ten ból. Ale dobra, wrzucę go tak i będzie ten. Będzie coś widoczne. Komputer się przekręci. Nie, no komputer nie mogę przekręcić. No bardzo prosty schemat, nie ma, wiesz, jakichś tam komplikacji tu. Czekaj, nie ten. Nie ma tu jakichś komplikacji, chodzi tylko o pomysł. Kurde, no nie mogę tego przekręcić. Dobra, luźno, no. Widzisz, czy nie? Widzę. A, jest, dobra. Co, o co tu chodzi, tak? Mamy grę 6 na 5, czyli 6 na 6 z bramkarzem. Mamy trzy strefy, z której będziemy rozgrywać rzut z autu. 5 piłek z każdej strony. I pracujemy nad częścią tą ostatnią, czyli tą final third ofensywną. I o co nam tutaj chodzi? Nie wpływamy na zawodników w żaden sposób. Tak? Nagrywamy sobie trening. Oni po każdej serii pięciu rzutów z autu schodzą się jako drużyna i sobie obgadują temat. Co działało, co nie działało, jaki ruch chcą wykonać, kto będzie gdzie i tak dalej. To jest część atakująca. Część defensywna przygotowuje się na ich plan. W jaki sposób mamy kryć jeden na jeden, w jaki sposób mamy eliminować miejsce, w jaki sposób będziemy reagować, jeśli będzie zawodnik nas ściągał w jakieś miejsce, kto, gdzie. Wszystko oni realizują sami. Czyli tracimy, ktoś powiedział, że tracimy jeden trening na to, żeby oni sobie sami dochodzili do wiesz, do tego, w jaki sposób to będą wykonywać. My sobie to analizujemy i zaczynamy wyciągać te rzeczy, które się powtarzały, tak? Które my chcemy, ale które oni robili jakaś powtarzalność i robimy z tego krótkie filmy i im wysyłamy. I w jaki sposób by się to nazwali? Wiesz, nie muszą nazwać tego w taki sposób, wiesz, takimi słowami, jak my to chcemy nazwać, ale będą te słowa zbliżone i my to nazwiemy, wiesz, na przykład podwójny ruch, nie? No. To, żeby oni już mieli, wiesz, wyobrażenie i wtedy przekładamy to na trening. To jest tak, że profesor jak najbardziej chyba w latach 90. już takie rzeczy, no wiadomo, na miarę możliwości stosował, że zawodnicy sami decydowali różnego rodzaju sytuacje specjalne, rozegrania ataków, obron, ale też właśnie auty. I tu jest fajne to, że na późniejszym poziomie, jak już zespół na przykład jakiś atak mu wyszedł, no to teraz wyzwanie, żeby na następnym treningu zrobić dwa razy z rzędu to rozwiązanie. Oczywiście to nie chcemy, żeby to było wyuczone z rzędu, ale żeby świadomość się zwiększyła, bo później się rozwinie kreacja. I żeby rozwinąć tą kreację, to jeszcze numer jest taki, że zespół, ten co wyrzuca z autu jest w ataku, już wie, co zagra, trener pyta ich, co chcą zagrać, oni powiedzą, no to podwójne zbiegnięcie i idzie do obrony i mówią tak, oni zagrają podwójne zbiegnięcie, zróbcie wszystko, żeby to przeciwstawić się. Czyli można powiedzieć, ten poziom obrony, tak jak na początku rozmowy mówiliśmy, że był 50% jakiś tam bierny obrońca, to tu ma być przesadnie
przesadnie czekający obrońca. I teraz w takich sytuacjach, jak się by wygrało ten aut, no to już jest bomba. Tak. Widzisz teraz tą grę, co tutaj wrzuciłem? Nie, dalej auty są. To czekaj, zatrzymam. I to teraz jeszcze są, dalej potem są gry pomocnicze, czy tam gry, które będą kreować jeszcze większe to napięcie. Mamy już wykreowane wiesz, sytuacje, że oni mają jakieś ten pojęcie, w jaki sposób chcą wykonać ten rzut z autu. Mhm. A teraz na przykład jest temat, masz 5 sekund na oddanie strzału. Tak. Masz 3-4 podania na oddanie strzału. Dokładnie. Wszystkie te rzeczy oni sobie wytwarzają to challenge, nie? Jest, mają przed treningiem zadanym, wiesz, wysłane do domowy ten. Chcę 5 różnych rozegrań z autu, ale nie pod względem, wiesz, taktycznym, tylko pod względem oddania strzału na bramkę. Na temat szybkości, wiesz, decyzyjności i tak dalej. Nie? Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś. 5 sekund na oddanie strzału, 20 sekund na oddanie strzału, zdobycie jakiejś strefy przed strzałem, strzał z odpowiedniej strefy czy w odpowiedni sposób, dalej regulacja obrońcami, że obrońcy grają bardzo mocno i nie ma faulu, obrońcy nawet jak się zbliżą, to od razu jest faul i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy z żółtymi kartkami grają, no mega, to jest właśnie to wewnętrzne pobudzenie emocjonalne, znowu od którego zaczęliśmy. I to bez względu jaki środek by się tu ułożyło, to z takimi napięciami, no to daje zapamiętywanie, nie? Tak. I druga rzecz jest w defensywie, wychodzenie z kontratakiem. Tak. Tak? I w jaki sposób jesteśmy w tej właśnie fazie, powiedzmy blisko chorągiewki tej rożnej, rzut z autu przeciwko nami, w jaki sposób możemy wyjść z tej sytuacji i rozegrać swój atak, wiesz, do przodu, nie? Wszystko to jest jakoś tam poukładane. Dalej dla obrońców cel utrzymać przez 5 sekund odcięcie podania, że za cholerę nie masz zrobić wszystko, żeby przez 5 sekund atakujący nie otrzymał piłki. Tak, no to jest dużo, tak, pełny pressing, no. Zabezpieczenie, żeby nie wprowadzić tego dodatkowego zawodnika, który wyrzuca z autu, nie? To też jest jakiś tam tak. Temat mamy. Drużyna wprowadza zawodnika, drużyna blokuje tego zawodnika. Co mamy robić? Bo mam jednego zawodnika wolnego, nie? Kreujemy ruch. What's going on? You want to eat downstairs? Yeah, we're gonna go in a second. I teraz mamy grę taką pomocniczą. Tu mamy 4x4, ale to jest też forma, można powiedzieć, zabawy, wiesz, to jest przyjemność, bo jest dużo, dużo akcji się dzieje, ale chodzi nam o to, żeby zacząć od początku. Właśnie kreowanie tej sytuacji, tych miejsc w momencie, kiedy jesteśmy, mamy tego zawodnika na boku, nie? Czyli jesteśmy 3x2, zawodnicy są na boisku, przewaga z drużyny defensywnej. Mhm. I co możemy zrobić, żeby wprowadzić jego do gry? Właśnie uczenie tej świadomości i rozumienia gry, nie? Czyli tam zejście, nie wiem, zejście na krótko, na klepę, ruch tutaj, tak jak jest na tym po lewej obrazku. Ruch jednego w jedną stronę, ruch drugiego w drugą stronę, wykorzystanie bramkarza. Chociaż trzeba unikać takiego krzyżowania się, takiej zmiany pozycji, to tego trzeba unikać. Czyli kreowanie już ich jakichś tych zachowań, jakichś rozegrań na mniejszej liczbie zawodników. Możemy to zrobić na 2x2. 1x1 jest tylko ruch swoje, wiesz, jest bardziej czytelny dla obrońców, ale ten 2x2, no to już jest piękna rzecz. I co robimy? Po strzeleniu bramki przechodzimy na drugą stronę, zmieniamy się między boiskami. Czyli strzelec z bramki przechodzi na drugą stronę, żeby za każdym razem była przewaga jednego zespołu. Żeby nikt nie był. Jedynie zaczynamy równowagę. Wiesz? Mhm. Zaczynamy tylko równowagą, a cały czas kreujemy przewagę. Czy to będzie w obronie, czy w ataku.
Czyli tu masz cztery... To, powiem ci taką starą wiedzę koszykarską, taka metodyka bardzo, bardzo stara już, ale gdzieś może mieć odniesienie pewne, że zatrzymaj na chwilę, że ruchy, które są, to są ruchy, no tam widać, ruch I, czyli biegnę, stawiam kropkę, czyli odbicie i idę w drugą stronę, ruch I. Tutaj ósemka fajnie robi ruch L albo ruch V, na przykład V, no to byłoby na przykład hop. Czy zejście w dół i do góry. Tak, czyli generalnie takimi ruchami. Tu fajnie na tej ilustracji widać, a ruch inny niż te zwroty ostre, czyli jakieś takie zawijasy, one są też dobre przy zmianach jakby tempa, bo zmiana tempa czasami może wymusić bieg po małym łuku i tak dalej, ale generalnie wszystkie te ostre te zwroty i tak dalej. I to wtedy właśnie w koordynacji, jeżeli ten obiega, ten wybiega, ten wbiega, to się fajne rzeczy zaczynają robić. I cały czas przewagi, 2 na 1, 3 na 2. Tomek, ten, chodź zejdziemy na dół, nagramy drugi raz więcej, ale to będziemy dalej dyskutować, tylko ten. Dobra, robię pauzę, jak... no. Tylko wyłącz nagrywanie, bo mi muszę tak dziecko. Dobra. No to jesteśmy, in progress. No to dobra, no to teraz się odniesiemy do tego. Czekaj, to zatrzymam to. Czy chcesz, żeby to było wrzucone? Nie, możesz już wyrzucić, to już. Dobra. Można to wrzucę to, co wysłałem Sławkowi. I zaraz ten. Czyli Tomek Słowik zapytał mnie o w jaki sposób my u mnie w klubie robimy ten indywidualny trening dla zawodnika, czy tam jakby wytyczamy te dla niego, dla zawodników indywidualne ich jakieś tam targets, goals czy challenges, nie? No i mamy taki schemat, który nie jest on takim jasnym i przejrzystym, powiedziałbym, że wiesz, wrzucę sobie to do każdej grupy wiekowej, do mojego klubu i będzie działało, nie? Chodzi o to, żeby zawodnik sam budował swoją świadomość o swojej grze. Więc mamy tutaj... Na tej karcie mamy tak, imię, nazwisko, preferowana pozycja, na której będzie się challenge odbywać, grupa wiekowa, czy tam tutaj mamy, nie wymazałem tego, Magwan 2008 Boys. Ilość treningów zawsze jest 4 mecze, czy 4 tygodnie. I teraz, żeby tutaj zrozumieć, nasze wyzwanie może mieć 6-miesięczne może być, nie? Mhm. Więc nie możemy wyzwania 6-miesięcznego wrzucić 4 tygodnie. No to nie będzie miało żadnego jakiegoś tam, wiesz, nie będzie miało to jakiegoś sensu. Chodzi tu wszystko o to, żeby ten progres był widoczny i był, tak jak profesor Huciński mówił, małymi kroczkami. Dlaczego w tym? W radiu jest bardzo proste pytanie konkursowe, nie? No żeby wszyscy zadzwonili, nie? Tak. No i tu jest na tej samej zasadzie. Czyli przychodzi do nas taki zawodnik, powiedzmy, że jest lewym, prawym obrońcą i chce poprawić jakiś tam element w swojej grze do przodu. Czyli powiedzmy, że twierdzi, że przyjmuje tą piłkę zawsze na pierwszej nodze, nie na tej tylnej nodze i to blokuje go w graniu do przodu. Więc teraz jego zadaniem będzie praca nad przyjęciem piłki i tego ciała, jego ciało, pozycja jego ciała będzie jego tym goal, tym challenge i przyjmowanie na tylnej nodze, tak? I teraz jeśli on przyjdzie do nas i powie, że to chce robić, a my już wiemy, przecież obserwujemy zawodnika, mamy trenerów, i mamy nagrywane mecze, my sobie pójdziemy do jakiegoś tam filmu i to sprawdzimy, gdzie jest błąd. Nie możemy zakwestionować tego. Mhm. Bo to on przyszedł i to jest jego myśl, to jest jego decyzja, tak?
To jest pierwszy klucz, żeby on się czuł pewnie z tym, co chce robić. Ta jego motywacja. Tutaj jak mamy te podłoże psychologiczne, techniczne, taktyczne, one nie muszą być wypełniane. Koncentrujemy się tylko na jego tym założeniu, a my sobie budujemy plan na następne 4 tygodnie, na następne 12 tygodni, jak to rozwinąć do przodu, nie? Tak. Podam taki przykład, mam zawodnika akurat 12-letniego i zmieniamy ciężar gry z jednej na drugą stronę, on jest tym prawym, powiedzmy, prawym obrońcą i ma 5 możliwości wyjścia z piłką do przodu sam, a na 5 możliwości on gra 3 piłki do tyłu. Mhm. No i gdzie teraz jest problem? W taktyce, w technice, w psychologii, w jego jakichś tam podłożach fizycznych, to musimy wiedzieć, bo on może powiedzieć, o źle przyjmuje piłkę, ale miejsce ma tyle, żeby można tirem nakręcić, wiesz, dwa razy, nie? A gość gra w tył. No to z tego, co postrzega, czyli znowu wchodzimy do tych pierwszych punktów z książki, co było na początku. Dokładnie, więc nie możemy tego zakwasynować, jak on powie, że jego problem jest przyjęcie. No. Musimy zbudować mu świadomość, nakierować go, że może jest coś innego. Może jak przyjmujesz tą piłkę, głowa jest w dole. I cała tak rzecz właśnie tej perfekcji technicznej, do której no, trzeba dążyć jako zawodnik wybitny, po to, żeby w ogóle na to nie zwracał uwagi, tylko miał całą uważność skupioną na to, co się dzieje z przodu, bo to wszystko pod nim jest automatyzowane. Tak. I tu będziemy mieli te 5 W, nie? Czyli... No widzę. Co jest teraz tym zachowaniem, a co chcemy naprawić? To będzie bardziej zgeneralizowane te pytania są, no bo można to użyć do całego zespołu, można to użyć tylko do sytuacji, do elementu technicznego, wiesz, i tak dalej. Bo to też jest forma treningu wyobrażeniowego, nie? Tak. I takiego dialogu wewnętrznego. Dokładnie. Czyli gdzie to się odbywa na boisku, czyli w której części boiska ty chcesz to naprawić, ale to jest podchwytliwe pytanie. Bo zawodnik powie tak, ja tylko popełniam ten błąd, jak jestem w części obronnej, jak wyprowadzamy z części tej, wiesz, defensywnej. No. Nie, ten błąd jest popełniany praktycznie w każdym momencie, no nie? Ale tylko właśnie to pytanie jest podchwytliwie korzystne, no bo tych furtek się otwiera zawodnikowi, bo stanie ze sobą w dialogu, czy wykorzystuje ten element tu i tu. Także to jest dobre. Tak. Kiedy to się dzieje? To jest następne podchwytliwe pytanie, bo może powiedzieć tylko, że... Which one do you want? Może powiedzieć, że ktoś mu nie pomaga, może powiedzieć mu, że był w złych emocjach. Wszędzie to też może być osadzone. Więcej niż trener by się domyślił. Tak. Więc następne wyobrażenie, które o tym, co ty mówisz, nie, że zawodnik musi sobie wyobrazić tę sytuację, w jakiej się znajduje, kiedy się znajduje i, no i co powoduje moje te, no nie chcę nazywać błędy, amerykańskie środowisko jest bardzo wyczulone na sposób... Anthony, please watch a couple minutes. Thank you. I wiesz, próbujemy nie używać tych, powiedzmy, negatywnie brzmiących słów, nie? Mm-hmm. Czyli na zasadzie, jeśli ktoś popełni jakiś błąd w naszej świecie. What do you want? Blippi? Are you gonna sit down and watch Blippi? Czyli jak ktoś odda na przykład strzał na bramkę, to my powiemy tak, fajnie, że oddałeś ten strzał. Czy widziałeś jakieś inne opcje, nie? Będzie to taki, wiesz, naokoło iście i ten. Ale zamiast wiesz co? Mogłeś zrobić to tak i tak. Nie? Wrzucę siebie teraz na chwilę. Ostatnio widziałem Steve'a Kerrego, jak mówił do Stefana Kerry, trener do zawodnika. On go tak miłował, tak był mu wdzięczny, na zasadzie, słuchaj, no jeżeli trafiasz na 9-6 trójek, to możesz zrobić wszystko. Sam nigdy albo prawie nigdy mi się to nie udało. Spodziewam się, że w przyszłości będziesz pierwszym zawodnikiem, który rzuca z 30 metrów do kosza, czy tam niemal 30.
Dalej zawodnik, który podaje piłkę wyobraź sobie, że podaje piłkę do ciebie i mówię: Rafał, ja ci podaję tą piłkę po to, żebyś ty strzelił. To jest twoje zadanie. Ja swoje zrobiłem, teraz odpowiedzialność jest po twojej stronie, a nie odwrotnie, że czemu ty strzelasz, jak ważniejszy. To robisz, nie? Tak. Że to jest taki właśnie taki ja to nazwę egoizm na dzielenie się, na pełnienie swoich ról, rozumienie odpowiedzialności własnej i tak dalej. No, oczywiście tam cienka granica jest od tego, żeby przekroczyć jakieś tam granice takiej sztuczności, pozytywnej. Taką ostatnio definicję słyszałem. Toksyczna pozytywność. To też trzeba uważać, ale znowu wracając do kolejnego skutecznego gościa w tym, to jest Heinen. On w zasadzie wszystko oddawał, żeby miłować tego zawodnika, żeby on się czuł ze sobą dobrze. Że słuchaj, w pewnym momencie, no cały czas wzmocnienie, a nie to znowu, czwarty przykład. Wchodzi nowy zawodnik do drużyny, drużyna ma swoje rutyny gry, ma swoje sposoby, ma swoje role w zespole i nowy zawodnik bez... Po pierwsze, no, on sam musi najpierw akceptować to, co się dzieje i zobaczyć, jakie prawa i zasady są w zespole, a dwa, że w pewnym momencie, jeżeli dostanie wzmocnienie, a może być o wyższym potencjale niż inni, jeżeli dostanie to wzmocnienie, to wszystko ruszy. Jeżeli nie, no to jest i drużyna udupiona, bo gra w poczuciu winy i jakiegoś takiego lęku, co z nim się stanie. No i drużyna i zespół po prostu nie osiągają swojego potencjału, czyli te wzmocnienia są mega potrzebne. Tak. No właśnie to właśnie co teraz powiedziałeś, to podejście trenera do zawodników, nie wiem, czy to jest to upodmiotowanie, to będzie to teraz, dobrze to nazwa? No. Nie. Upodmiotowywanie. Upodmiotowienie, no. Tak. Właśnie to, nie wiem, czy to wychodzi z ich mentalności, tej amerykańskiej, że jest tej psychologii strasznie dużo, wiesz, w ich naturze. Jest coś takiego, że nawet jeśli oni widzą, że coś jest złego, nawet widzę to u siebie w rodzinie, nie? No. Wiesz, moja mama by powiedziała od razu, nie? Robisz to, to, to i to, nie? A tutaj nie. Przychodzi mój teściu i wiesz, rozmawiam tam na jakiś temat. No i coś, jakaś sytuacja się wydarzy w domu i ona zostanie przemilczana, ta sytuacja. Mhm. Nie będzie żadnego sądzenia, nie będzie rozpatrywania tej sytuacji i tak dalej. A moja mama za chwilę powiedziała tak: ej, zrobiłeś to. Nie? Jesteśmy bardziej bezpośredni, myślę. What's balls? What are you talking about? I don't know what you want, buddy. I thought you're gonna watch Blippi. I never watched Blippi. You're not gonna watch Blippi right now? No. So what do you want to watch? Blippi broke. Potrzebuję uwagi. Słuchaj, no to jest właśnie dwuletnie dziecko, które wie, że powinienem się nim zajmować teraz, tak. Nie? I robi wszystko, żeby mnie odciągnąć od tego, co ja robię, a żeby się zająć nim, nie? I to jest dobry moment, żeby skończyć jakby nagrywanie i tak mega materiału jest do przeanalizowania i do rozszerzenia poszczególnych wątków. Także chwilę sobie jeszcze zostańmy normalnie na luzie. Tak, na luzie sobie powiem. A co jakiś czas materiał będziemy dogrywać, może trenerzy zainteresowani się pojawią. Ja dodam tylko od siebie, że z Rafałem się zaprzyjaźniliśmy i kurde, wróżę i jemu i sobie fajną przyszłość. No. Słuchaj, no, trzeba się rozwijać, trzeba myśleć o sobie w takim kontekście, że, no, że wszystko jest studnią wiedzy, nie? No, odkrywanie. Wszystko jest studia wiedzy i trzeba szukać. Einstein powiedział, że on wcale nie był wybitnym gościem, tylko był po prostu wybitnie ciekawy. No dokładnie.
Dobra, to na tym koniec, a my działamy dalej. Tak jest.